Rozmowa dnia. Doktor Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Ustawa podpisana. Wszystko wskazuje na to, że wybory już wkrótce. Wiadomo, w jaki sposób. Wczoraj w błyskawicznym tempie ustawę dotyczącą organizacji właśnie wyborów podpisuje prezydent. Wcześniej przyjmuje ją Senat. Wcześniej poprawki głosuje Sejm. Wcześniej poprawki głosują posłowie. Czy mamy do czynienia z pewnym politycznym kompromisem? Czy udało się osiągnąć ten kompromis i nie będziemy oglądać już takich konfliktów, jak choćby przed 10 maja dotyczącym wyborów, sposobu głosowania, tego, czy te wybory będą uczciwe, ważne. No i z szeregiem tych argumentów przecież politycy się spierali. Prawdopodobnie możemy powiedzieć, że nastąpiło powstanie pewnego kompromisu, przynajmniej między najważniejszymi ugrupowaniami na scenie parlamentarnej i najważniejszymi kandydatami w wyścigu do fotelu prezydenckiego. Tutaj jednak należy pamiętać o tym, że w warunkach, w których się znajdujemy, już ogromnego zmęczenia społecznego, całym tym procesem wyboru, który trwa, pamiętajmy, od 5 lutego, duże znaczenie miał fakt, że jakiekolwiek dalsze przeciąganie, próba walki o inny termin mogłoby spowodować u każdego z kandydatów, który by to podjął, pewne obniżenie poziomu zaufania w elektoracie. Mówiąc dosyć brutalnie, wyborcy mają trochę dość tej zabawy i chcą mieć te wybory, tak samo jak chyba wszyscy obserwatorzy, już za sobą. Żeby no wcale się nie dziwię, bo od kilku tygodni tak naprawdę rozmawiamy o wyborach. Zresztą to nie nasza pierwsza przecież rozmowa o wyborach i do tej pory tak naprawdę nie wiemy, kiedy te wybory się odbędą, mimo że przecież takich rozmów przeprowadziliśmy już kilka. Nie ma się co dziwić chyba zmęczeniu wyborców, zmęczeniu Polaków. Tak, tym bardziej, że wyborca, statystyczny wyborca nie będzie patrzył na to pod kątem czy bezpieczeństwa systemu politycznego, czy też zgodności z konstytucją. Dla niego najważniejsze jest zakończenie tego okresu niepewności w najbliższej otaczającej go rzeczywistości, w tej rzeczywistości, którą on obserwuje. I z tego względu prawdopodobnie będzie utrzymywany któryś z tych bliskich terminów. Najczęściej mówi się o 28 czerwca, pojawia się czasami faktycznie ten bardzo już niebezpieczny 21 ewentualnego czerwca. Niezależnie od tego, że wszystkie te terminy, po pierwsze są wskazywane przez konstytucjonalistów, przynajmniej ich część, jako wadliwe, że te wybory nie będą przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi regułami, jak też nie mniej istotną sprawę, że mamy dzisiaj 3 czerwca już, więc tak czy inaczej będą to wybory organizowane w tempie bardzo szybkim, żeby nie powiedzieć ekspresowym, i ciągle pozostaje wątpliwość, czy od strony technicznej, organizacyjnej wszystko uda się pogodzić. To skoro w takim razie jest ta wątpliwość, to skoro w takim razie zastanawiamy się, czy uda się pod kątem technicznym zorganizować prawidłowo i poprawnie te wybory, to zastanówmy się, nad czym polegał ten konflikt tak naprawdę. Skoro osiągnięto teraz kompromis i nawet opozycja przyznaje, że to taka formuła wyborów może być, to gra toczyła się rzeczywiście o reguły konstytucyjne, toczyła się o zgodność z przepisami, czy też być może toczyła się o sprawy polityczne, to znaczy jednej stronie na rękę było zrobienie tych wyborów wcześniej, a drugiej stronie na rękę było zrobienie tych wyborów później. Niewątpliwie kwestie konstytucyjne, żeby wybory były przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi zasadami sztuki, żeby nikt nie mógł tych wyborów i ich wyniku później podważyć, miały znaczenie. Tak samo jak nie negowałbym tego, że znaczenie, przynajmniej jeszcze w tym okresie kwietnia i początku maja, miało zdrowie publiczne i zagrożenie pandemiczne, zagrożenie koronawirusem, które teraz zeszło już trochę, jak widzimy, patrzymy na postawy poszczególnych polityków, zeszło na dalszy plan. Niezależnie od tego jednak najważniejsze w działalności politycznej, funkcjonowaniu aktorów politycznych jest nastawienie, szczególnie w państwach takich jak nasze, to nie są jeszcze dojrzałe demokracje. My jesteśmy jeszcze młodą demokracją, ciągle się tego uczymy, nasze elity polityczne też. Na co wskazuje choćby ta sytuacja, gdzie interes polityczny poszczególnych ugrupowań był stawiany na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, no właśnie, że zastanówmy się na przykład nad tym, co się działo w Senacie, dlatego że obawiamy się teraz, czy wybory w tak szybkim tempie uda się przeprowadzić. Tymczasem tu bez żadnego cienia wątpliwości można było jednak w Senacie przyjąć tą ustawę wcześniej. Oczywiście byłby czas wówczas także na pewne analizy, dyskusje, ale przecież Senat tak naprawdę przez tydzień nic nie robił. W zeszłym tygodniu już mogliśmy taką rozmowę przeprowadzać. No i te 7 dni zwiększałoby szanse na przeprowadzenie tych wyborów sprawnie. Tak, Senat i tak nie wykorzystał, pamiętajmy, pełnych 30 dni.
który miał dostępne. Zrobił to szybciej niż w wypadku pierwszej specustawy No tak, ale to wyborczej. jest tak jak z urzędami. Czasami ci, którzy przychodzą do urzędu, się po prostu denerwują, że no, 30 dni jest na przykład na odpowiedź i urzędnicy odpowiadają 30 dnia, bo takie mają prawo. Nic oczywiście tego nie uzasadnia, ale takie mają prawo i wykorzystują to. Wtedy się, wówczas się denerwujemy, teraz się cieszymy, że no, mogli jeszcze 2 tygodnie przecież o tym rozmawiać. Tak, tutaj Senat był w pewnym klinczu, bo z jednej strony widać było pewne ruchy, choćby złożenie poprawek, które miałby jeszcze odsuwać głosowanie w czasie tego typu działań. Z drugiej strony kierownictwa polityczne, jednak umieszczone bardziej bliżej Sejmu, mające trochę inne interesy, naciskały na to, aby już nie dokonywać tego typu działań, nie budować tego, co druga strona mogłaby określać mianem obstrukcji. Więc tutaj widzieliśmy nie tylko pewien dysonans między opozycją i stroną rządzącą, opozycją i Prawem i Sprawiedliwością, ale również pewne niedogranie, być może różnice interesów, różnice opinii w łonie samej opozycji, a nawet samej Platformy Obywatelskiej, które jednak no, po dniu dwóch, bo to tak naprawdę o takim okresie mówiliśmy, kiedy to miało większe, wyższe natężenie, zostały na szczęście dla nas wszystkich, bo to by wprowadzało kolejne zaburzenie do całego PiS-u, zostały zakopane. Porozmawiajmy jeszcze w takim razie o terminie. Wczoraj zapowiedź, że dzisiaj marszałek Sejmu ogłosi, no jeszcze wczoraj mogła ogłosić lub dzisiaj termin wyborów. Ma jeszcze na to kilka dni. Zobaczymy, czy dzisiaj rzeczywiście poznamy tą datę. A w ogóle jest realny ten 21, który w przestrzeni medialnej, ale także politycznej, bo takie głosy dało się słyszeć także ze strony polityków partii rządzącej. Ten 21 jest jeszcze w ogóle realny. Czy byłoby to naprawdę bardzo ryzykowne? Zacznijmy od tego, że marszałek Sejmu ma jeszcze faktycznie dużo czasu, bo ma 2 tygodnie od ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Pamiętajmy, że ta uchwała dopiero została opublikowana w tym tygodniu, więc teoretycznie można wszystkich przetrzymać jeszcze przez kilkanaście dni. Miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie, bo to by jeszcze bardziej utrudniło całą pracę. 21 czerwca jest już skrajnie niebezpiecznym terminem. Pamiętajmy, że to by oznaczało, że całą procedurę wyborczą, nawet gdyby dzisiaj zostały zarządzone te wybory, musimy zamieścić de facto w kilkunastu dniach. W normalnych warunkach trwa to no kilka i kampanię, miesięcy. Prawda, jeszcze trzeba zmieścić, to też jest istotne. Kampania już trwa, kampania akurat jest coraz mniejszym problemem. Większym problemem są te kwestie techniczno-organizacyjne. Pamiętajmy, że nie bez powodu dla sytuacji nadzwyczajnych, na przykład opróżnienia urzędu prezydenta w wyniku choćby jego śmierci, to co mieliśmy, rozpoczęło się w kwietniu 2010 roku, wyznaczono pierwotnie 60-dniowy termin na odbycie głosowania. Głosowanie musi się odbyć do 60 dnia po ogłoszeniu, po zarządzeniu wyborów. W praktyce oznaczało to od 56 do 60 dnia, bo to wynikało z innych przepisów. Teraz teoretycznie może być to skrócone i faktycznie będzie to te kilkanaście czy koło 20. Teoretycznie załóżmy, że tak marszałek się zdecydowała, ale w tym czasie musimy zmieścić zarówno rejestrację komitetów, w tym komitetów ewentualnych nowych. Zbieranie podpisów i tak dalej, i tak dalej. Tu musimy postawić kropkę, panie doktorze, pożegnać się z słuchaczami Radio Łódź. Bardzo dziękujemy i zaprosić na stronę internetową radiołódź.pl, także na stronę internetową Telewizji Łódź, gdzie będziemy rozmawiać między innymi o tym, w jakim kształcie ta ustawa została przyjęta i co ona zakłada. Bardzo dziękuję. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, w jakim kształcie ta ustawa została przyjęta? Część poprawek Senatu została odrzucona i to, jak mówi opozycja, kluczowe poprawki zostały odrzucone. Tymczasem na przykład taki postulat został spełniony, że wyłączenie z głosowania w lokalach wyborczych, bo przypomnijmy słuchaczom, że głosowanie będzie odbywało się w tak zwanej formie mieszanej, to znaczy będzie można iść do lokalu, ale będzie można również zagłosować przez pocztę korespondencyjnie, ale niektóre ze względu na epidemię, niektóre okręgi wyborcze mogą zostać w ogóle wyłączone z głosowania tego stacjonarnego. Tej decyzji nie będzie podejmował polityk. Zgodnie z postulatem opozycji tą decyzję będzie podejmowała PKW na wniosek ministra zdrowia. To jest chyba dobra zmiana w związku z tym, czy rzeczywiście te kluczowe poprawki zostały odrzucone, czy być może opozycja wpłynęła na kształt tej ustawy. Tak, jeżeli mamy do czynienia z przesunięciem tej konkretnej kompetencji w stronę PKW, to odpada automatycznie jeden z największych, najpoważniejszych zarzutów względem całej tej ustawy. Bo pamiętajmy, to nie dotyczyło co prawda okręgów, ale jedna gmina, więcej gmin lub część gmin mogła zostać wyłączona z głosowania tak zwanego stacjonarnego w lokalach wyborczych, co szczególnie, że mogło to być dokonane do 7 dnia przed
dniem głosowania mogłoby spowodować bardzo daleko idącą zmianę wyników głosowania, a przez to wyniku wyboru. Wyobraźmy sobie choćby sytuację, czysto hipotetycznie, że wyłączeniu ulega głosowanie w lokalach wyborczych w największych miastach. Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Kraków. To tradycyjnie elektorat bardziej lewicowy, centrowy, w związku z tym byłyby pewnie podejrzenia o w jakiś sposób kontrolowanie tych wyborów, wpływanie na ich wynik. Tak, byłoby to narażone z oczywistych względów na zarzut manipulacji wynikami głosowania, jako że automatycznie obniżyłoby to poziom frekwencji w tych miastach, które są nastawione znacznie przychylniej dla, jak ogólnie elektorat wielkomiejski, dla kandydatów opozycyjnych. Każde wyjęcie tego typu kompetencji z ustawy jest krokiem w dobrym kierunku. Powoduje, że przejrzystość procesu będzie na znacznie wyższym poziomie i zagrożenie podważania wyników będzie mniejsze. Oczywiście pewne poprawki istotne z punktu widzenia w szczególności głównej formacji opozycyjnej nie zostały uwzględnione. Na przykład ta poprawka dająca przynajmniej 10 dni na zbieranie podpisów. No, ale także poprawka dotycząca możliwości zbierania podpisów za pomocą podpisu elektronicznego czy też systemu ePUAP. Ta również została odrzucona. Szczególnie odnośnie ePUAP-u, to ja mam wrażenie, że to była poprawka trochę nieprzemyślana, bo ona mogłaby jeszcze odłożyć w czasie faktyczne zarządzenie wyboru przez marszałka Sejmu, z tego względu, że powstałaby wymówka, czyż można by się zasłonić tym, że trzeba wprowadzić zmiany w ePUAP-ie. ePUAP nie jest systemem, w którym wedle mojej wiedzy można dokonać zmian w ciągu 2-3 godzin. Więc to nie jest nawet dorzucenie takiej nowej możliwości, żeby to działało, żeby to było przejrzyste dla wyborców, żeby nie narazić na żadne zarzuty, to mogłoby potrwać na przykład dzień, dwa, trzy, więc znowu mielibyśmy przesunięcie. Panie doktorze, natomiast porozmawiajmy jeszcze na koniec, chciałbym jeszcze na koniec poruszyć temat, bo czas nam zbliża się do końca kampanii wyborczej. Politycy, ci, którzy startują w wyborach, ci, którzy będą startować w wyborach, zaczęli sobie zarzucać nawzajem prowadzenie nielegalnej kampanii wyborczej, ale ja mam wrażenie, że ta kampania trwa już od dawna. Czy nie jest fikcją i to dość mocną fikcją to, że kampania zaczyna się w momencie ogłoszenia wyborów, no bo umówmy się, nawet przed sytuacją tą, którą teraz mamy, czyli przed 10, czyli wtedy, kiedy wybory się nie odbyły, nawet przy wcześniejszych wyborach ta kampania zaczynała się dużo wcześniej. Politycy mówili o prekampanii, mówili o wypełnianiu swoich obowiązków politycznych jako posłów, jako ministrów i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest po prostu fikcja, że tej kampanii jeszcze formalnie nie ma? Jest to całkowita fikcja. My jako politolodzy wskazujemy bardzo często, że kampania trwa nieprzerwanie, trwa non stop. To nawet nie jest tak, że ona się kończy w dniu głosowania i zaczyna się jakaś nowa. Kampania jest ciągłym procesem. Jeżeli byśmy szukali jakiegoś momentu, kiedy w Polsce zaczęła się kampania, to byłaby to pierwsza połowa 89 roku, 1989, w którym zaczęliśmy w miarę normalny proces polityczny w naszym kraju i ona trwa po dziś dzień i będzie trwała tak długo, aż jak będą funkcjonowały narzędzia demokracji. To w takim razie po co określanie tych dat, po co formalne zatwierdzanie, że oto mamy do czynienia ze startem kampanii? To jest określone na poziomie kodeksu wyborczego, a pamiętajmy też, że nigdzie nawet kodeks nie definiuje, czym jest kampania wyborcza. To jest pewien paradoks. Definiuje tylko i wyłącznie, czym jest agitacja wyborcza, która jest jednym z elementów kampanii. A głównie chodzi o to, żeby kontrolować czy też ograniczać wydatki poszczególnych ugrupowań już w trakcie, w tym okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory. Ale przecież dobrze wiemy, że politycy znajdują sposoby, żeby w cudzysłowie omijać te przepisy. To znaczy z jednej kubki przesypują na drugą kubkę, w cudzysłowie oczywiście, i finansują tą kampanię. Przecież na przykład wyjazdy obecnych polityków również są opłacane. No oczywiście można się sprzeczać, czy to jest kampania, czy też nie, no ale ktoś musi za to płacić. Tak, ale jest to na razie najlepszy przykład ze znanych narzędzi, żeby przynajmniej w tym okresie ostatnich miesięcy przed głosowaniem, w tym wypadku obecnym naszym paru tygodni, te wydatki były bardziej kontrolowane i zachować jakieś przynajmniej pozory równości. I to jest główny cel funkcjonowania tego w ogóle pojęcia kampanii wyborczej. Ze strony wyborcy, ze strony obserwatora, tak naprawdę wiele się dzięki temu nie zmienia. Z naszej perspektywy kampania, tak jak mówiłem, trwa bez przerwy i
Te same praktycznie narzędzia są wykorzystywane 2 dni przed głosowaniem i te same są wykorzystywane 2 lata przed głosowaniem, bo już I ktoś tu może się musimy przygotować na dane. postawić kropkę, niech to będzie puentą dla naszej rozmowy, więc szanowni państwo, już niedługo, no formalne rozpoczęcie kampanii wyborczej, może jeszcze dzisiaj, kiedy poznamy ostateczny termin głosowania, no chociaż ta kampania trwa przecież cały czas. Dziękuję bardzo, moimi państwa gościem był dr Maciej Onosz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję panie doktorze. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia.